Siema, jestem Marek, mam 16 lat. Jest to mój kolejny film na YouTubie. Wiele osób prosiło mnie, abym nagrał poradnik o całkach oznaczonych. W tym filmie rozwiążę jedno działanie na całkach. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Rozpoczniemy liczenie całki oznaczonej od policzenia całki nieoznaczonej. Oznaczmy dużą literą I naszą całkę oznaczoną. A pod spodem przepiszmy działanie jako całkę nieoznaczoną. Pierwiastek z x kwadrat, odjąć 2x, odjąć 1, delta x. Najpierw przekształćmy wyrażenie pod pierwiastkiem za pomocą wzoru skróconego mnożenia. X odjąć 1 kwadrat, odjąć 2. Teraz podstawmy sobie za nawias x odjąć 1 małą literę t, więc t równa się x odjąć 1. Stąd się bierze pochodna delta t równa delta x, co nam daje pod pierwiastkiem t kwadrat odjąć 2. Możemy w tym miejscu wykorzystać następujący wzór. Jedna druga x razy pierwiastek x kwadrat plus k plus jedna druga k razy logarytm naturalny x plus pierwiastek x kwadrat plus k plus c. Przepiszę teraz całkę nieoznaczoną za pomocą wzoru. Pierwiastek t kwadrat odjąć 2 równa się 1 druga t razy pierwiastek t kwadrat odjąć 2 plus 1 druga razy minus 2 razy logarytm naturalny t plus pierwiastek t kwadrat odjąć 2 plus c. Teraz musimy wrócić do zmiennych x, więc podstawiam zamiast t x odjąć 1. X odjąć 1 kwadrat odjąć 2 równa się 1 druga x odjąć 1 razy pierwiastek x odjąć 1 kwadrat odjąć 2 plus 1 druga razy minus 2 razy logarytm naturalny x odjąć 1 plus x odjąć 1 kwadrat odjąć 2 plus c. Pamiętajmy, że po każdym podstawieniu należy wrócić do zmiennych. Teraz wróćmy do całki oznaczonej. Piszemy duże i, a wynik umieszczamy w nawiasie kwadratowym. 1 druga x odjąć 1 razy pierwiastek x odjąć 1 kwadrat odjąć 2 plus 1 druga razy minus 2 razy logarytm naturalny x odjąć 1 plus pierwiastek x odjąć 1 do potęgi drugiej odjąć 2 i nie piszemy już plus c, bo jesteśmy w całce oznaczonej w granicach od 3 do 4. Teraz musimy policzyć całkę oznaczoną. Na początku wrzucamy 4 zamiast x, więc 1 druga, 4 odjąć 1,
razy pierwiastek 4, odjąć 1 kwadrat, odjąć 2, plus 1 druga, razy minus 2, razy logarytm naturalny, 4 odjąć 1, plus 4 odjąć 1 kwadrat, odjąć 2. I teraz odejmujemy od tego wyrażenia z podstawioną trójką zamiast x, czyli 1 druga, 3 odjąć 1 razy pierwiastek z 3 odjąć 1 kwadrat odjąć 2 plus 1 druga razy minus 2 razy logarytm naturalny 3 odjąć 1 plus pierwiastek 3 odjąć 1 kwadrat odjąć 2. Teraz nasze wyrażenie wygląda już bardzo ładnie i możemy je z łatwością policzyć. Więc 3 drugie pierwiastka z 7 odjąć logarytm naturalny 3 plus pierwiastek z 7 odjąć pierwiastek z 2 plus logarytm naturalny 2 plus pierwiastek z 2. Pozostawmy działanie w takiej formie, ponieważ wynik trzeba byłoby przybliżyć, a ja nie chcę niepotrzebnie przedłużać. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję na moim kanale, łapkę i komentarz. Do zobaczenia.